Zapraszamy na scenę kandydata na prezydenta miasta Grudziądza, pana Janusza Pięcioła. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Dziękuję Wam, że przyszliście, żeby posłuchać tego, co mamy dla Wam do przedstawienia w sprawie poruszenia sytuacji naszego miasta i zgłoszenia naszego Komitetu Wyborczego Koalicja Janusza Pięcioła do wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014 roku. Serdecznie Was wszystkich witam. Nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska, bo wszyscy ci, którzy tutaj jesteście z nami, jesteście naszymi kolegami, koleżankami, kolegami, naszymi przyjaciółmi. To powitanie chyba trochę mnie wzruszyło, głos mi drży, ale mam nadzieję, że im dalej w las, tym będzie lepiej. Szanowni Państwo, powinienem zacząć od tego, żeby przedstawić Państwu program wyborczy, ale pomyśleliśmy o tym, pomyśleliśmy wcześniej, słysząc apel, czy czytając apel Gazety Pomorskiej o potrzebie wspomożenia Adasia Szynickiego, który ma 8 lat i który urodził się z chorobą NF1 Recklinghausena. Adaś wymaga wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. Jest pod stałą opieką poradni okulistycznej, pedagogicznej, psychologicznej, onkologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, rehabilitacyjnej oraz poradni wad podstawy. W maju rezonans magnetyczny wykazał u Adasia guza mózgu i wodogłowy. Prawie cały swój czas chłopiec spędza w szpitalu. Sytuacja jest bardzo poważna, gdyż istniejące w głowie ciśnienie powoduje zanikanie nerwów wzrokowych. Każda chwila ma znaczenie, gdyż zmiany są nieodwracalne i grozi mu utrata wzroku. Gniazdy leczenia Adasia wiążą się z ogromnymi kosztami. W takich chwilach potrzebna jest każda pomoc. Adaś jest pod opieką Fundacji Słoneczko w Złotowie, w której Adaś ma subkonto. Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji zbierania datków na rzecz Adasia. Dziś na całym spektaklu w korytarzach teatru spotkacie Państwo wolontariuszy z łóżkami. Każda osoba, która poczuje potrzebę pomocy, będzie miała taką okazję. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę, za każdy grosz na rzecz Adasia. Pamiętajmy, że nikt nie wybiera sobie chorób, a każdy z nas ma marzenie. Drodzy Państwo, jeżeli spotkacie wolontariuszy, nie przejdźcie obok nich obojętnie. Kiedy organizowaliśmy piknik przy starej kuźni, zebraliśmy już trochę pieniędzy. I myślę, że wspólnie razem dla Adasia i dla innych dzieci, bo mama Adasia nie tylko dba o niego. Mama Adasia szuka też pieniędzy dla innych dzieci, które są chore. Oprócz tego, że chciałaby uzdrowić swojego syna, myśli też o tym, o innych, o tych, którzy takiej pomocy potrzebują. Bardzo Państwa o to proszę. Szanowni Państwo, żeby iść do wyborów samorządowych, musieliśmy popracować nad tym, żeby przedstawić Państwu dzisiaj ofertę. I tą ofertę pozwolę sobie Państwu przedstawić. Z góry zakładam, że nie udało nam się naszego szerokiego programu zbyt syntetycznie, że tak powiem, wycisnąć. Ale to, co te najważniejsze rzeczy, które będą jego dotyczyły, będę starał się dzisiaj Państwu przedstawić. Program działań dla miasta, który w załączeniu otrzymujecie, to nie tylko moje pomysły i przemyślenia. Program ten jest wynikiem bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, aktywnymi społecznie i publicznie oraz zgłaszanych przez nich spraw i problemów wymagających innego rozwiązania. Tęsknota za dawnym miastem, przyjaznym i przychylnym mieszkańcom przekonała mnie do kandydowania na urząd prezydenta. Minęło już 8 lat, od kiedy funkcję sprawuje prezydent miasta Robert Malinowski.
Wiele w tym czasie miało zdarzyć się w naszym mieście. Miały powstać nowe zakłady pracy, nowe miejsca pracy. Bezrobocie miało zmniejszyć się o połowę, a ludziom miało żyć się dostatnio i szczęśliwie. Rzeczywistość jest daleko od tego, co nam obiecano. I nie mam wątpliwości, że w tych wyborach będą nam obiecywać jeszcze więcej. Pomimo mojej służby dla kraju w charakterze posła, nigdy nie zapomniałem o ludziach, którzy mi zaufali. Kiedy tylko mogłem, stawałem z wami ramię w ramię i robiłem, co w mojej mocy, aby w mieście działo się jak najlepiej. Zbliżają się wybory, które zdecydują o naszej przyszłości. To wynik wyborów na prezydenta oraz na radnych pokaże, czy przyszłość Grudziądza skazana będzie na kolejne lata nieudolnych rządów obecnej władzy, czy zaczniemy budować zdrowe relacje pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami Grudziądza. Zamierzam wraz z zespołem ekspertów postawić nasze miasto na nogi, aby stało się ono ponownie potężnym ośrodkiem miejskim wraz z mieszkańcami, które będą dumni z tego, że mieszkają w Grudziądzu. Wspieraliście mnie wielokrotnie, zarówno podczas występów telewizyjnych, jak i podczas kilku wyborów, w których brałem udział. Chcę prosić was o jeszcze jedną przysługę. Zebraliśmy wokół mnie wielu zdolnych i ambitnych ludzi, którzy gotowi są wziąć na swoje barki ciężar odpowiedzialności za nasze miasto. Biorę za każdą z tych osób odpowiedzialność. Potrzebujemy waszego poparcia podczas zbliżających się wyborów. Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić nasze miasto na lepsze. Dlatego proszę, idźcie na wybory. Zabierzcie ze sobą przyjaciół i rodzinę oraz pomóżcie mi w odbudowie znaczenia słowa Grudziądz. Za to wszystko z góry wam dziękuję. A teraz, proszę państwa, prezentacja programu. Realizując program wyborczy, chcemy uzyskać dwie rzeczy. Silne gospodarczo miasto, szczęśliwych mieszkańców Grudziądza. Silny fundament to podstawa. Kiedy zaczynamy budować coś od podstaw, musimy mieć mocny fundament. Nie da się zbudować nic solidnego na piasku, a z czasem taka budowla wyjdzie. Dlatego tak ważne jest, aby postawić na solidny fundament. Każdy, kto mnie poznał, wie, że jestem człowiekiem uczciwym, pracowałem na tą opinię latami. I mam zamiar utrzymać ją przez kolejne lata. Powiedzmy sobie szczerze, nie da się prowadzić miasta jednoosobowo. Dlatego potrzebuję zdolnych ludzi przy moim boku. I za chwilę ich państwu przedstawię. Dopiero mając uczciwych, kompetentnych ludzi wokół siebie, mogę podjąć się misji podniesienia naszego miasta z kolei. A będzie to zadanie trudne i nie kryję przed nikim tego, że odbudowa potencjału miasta może zabrać nam kilka lat. Ale wiem, jaki kierunek obrać i co należy zrobić krok po kroku. Zacznijmy od podstaw. Sukces upatrujemy w równoczesnym działaniu na dwóch najważniejszych dla miasta płaszczyznach. Nazwaliśmy je filarami. Pierwszy z nich to gospodarka, którą trzeba zdecydowanie wzmocnić. Drugim filarem są ludzie, czyli każdy z nas. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że miasto tworzą ludzie. Zacznijmy od gospodarki. W ramach programu przewidzieliśmy tu 11 priorytetów, czyli najważniejszych sfer, których należy niezwłocznie podjąć działanie. Ze względu na ograniczony czas pozwolę sobie omówić je w sposób skrócony. Pełny program będzie do wglądu dla każdego na naszej stronie internetowej. Zacznijmy od optymalizacji urzędów. Sercem naszego miasta są urzędy, których zadaniem jest sprawne zarządzanie miastem. To urzędnicy wydają wiele pozwoleń, dokumentów, zlecają i sprawdzają inwestycje, a także dbają o kontakt na linii władza-obywatel. Jednak im więcej biurokracji, tym łatwiej o błędy, zastoje i dublowanie się różnych procedur, co w efekcie znacznie wydłuża działania urzędu. Naszym celem jest efektywność i przejrzystość w urzędach, a także zadowolenie mieszkańców odwiedzających nasze urzędy w mieście. Najważniejsze działania w tym zakresie to analiza obecnego sposobu działania urzędu, reorganizacja mało efektywnych procedur w celu zwiększenia jakości świadczonych usług, zmiana systemu premiowania urzędników
w zależności od efektów. Prowadzenie corocznej oceny pracy poszczególnych wydziałów przez mieszkańców miasta. Bezrobocie jest największym wyzwaniem Grudziądza od ponad 20 lat. Aby skutecznie uporać się z tym problemem, musimy wypracować stosunkowo jednolity mechanizm na wielu frontach. Z jednej strony musimy promować działania mające na celu wprowadzenie bonu zatrudnieniowego na szczeblu krajowym, a na szczeblu lokalnym podjąć szereg działań mających na celu zmianę funkcjonowania Grudziąckiego Urzędu Pracy, aby mógł stać się realnym łącznikiem między osobami poszukującymi pracy, istniejącymi inwestorami, a także potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi naszym regionem. W tym zakresie zamierzamy podjąć następujące działania. Reorganizacja Powiatowego Urzędu Pracy, aby jego głównym zadaniem stało się szukanie pracy, a nie katalogowanie bezrobotnych. Zmiana zasad współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a regionalnymi przedsiębiorcami, mająca na celu obopólne korzyści wynikające z tworzenia nowych miejsc pracy. Aktywne pozyskiwanie inwestorów dla miasta, ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. Wierzymy, że odpowiednie pokierowanie inwestycjami w mieście jest kluczem do rozwoju miasta. Dziś miasto stosuje to samo określenie inwestycja na projekty, które mogą przynieść miastu wymierne korzyści finansowe lub społeczne, a także na projekty, które nie tylko są drogie w budowie i utrzymaniu, ale także nie dają szansy na zwrot poniesionych kosztów. Jeśli poważnie myślimy o godnym wyjściu z finansowej przepaści, musimy postawić w najbliższych latach na tworzenie inwestycji, które zapewnią nam stałe przychody w kolejnych latach. To pozwoli na zmniejszenie obciążeń finansowych względem mieszkańców. Stawiamy sobie za cel zwiększenie ilości pozyskanych środków z Unii Europejskiej na inwestycje w mieście. Wykorzystamy wszystkie programy i fundusze europejskie będące w zasięgu i kompetencji samorządu w celu odbudowy potencjału gospodarczego oraz płynności finansowej miasta. Stawianie na inwestycje, które zapewnią wpływ do budżetu miasta. Ukończenie rewitalizacji Starego Miasta, remont kamienic na Starym Mieście przy współpracy urzędu oraz właścicieli kamienic, utworzenie Grudziąckiego Parku Wodnego, przygotowanie oraz skuteczna promocja strefy ekonomicznej. Szpital jest dla miasta zarówno powodem do dumy, jako jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów w Polsce. Z drugiej jednak strony, szpital dla miasta jest potężnym obciążeniem i zagrożeniem w sferze finansowej. Dlatego w pierwszej kolejności musimy poznać faktyczną sytuację grudziąckiej lecznicy, aby wówczas podjąć stosowne kroki naprawcze. Musimy pamiętać, że szpital jest także miejscem pracy dla wielu grudziąckich rodzin. Nie możemy pozwolić, aby tracili oni pracę z powodu złego zarządzania jednostką. Będziemy stawać po stronie mieszkańców naszego miasta. Stawiamy sobie za cel. W szpitalu konieczna jest kompleksowa kontrola sytuacji finansowej jednostki wraz ze wszystkimi przyszpitalnymi spółkami. Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie z czasem zniwelowanie zadłużenia. Podjęcie stosownych kroków naprawczych w jednostce. Reorganizacja geotermii w Grudziądz oraz utworzenie w oparciu o ten obiekt nowego oddziału szpitala. Utworzenie oddziału geriatrycznego z przychodnią geriatryczną. Solanka oznacza dla Grudziądza rozwój w sektorze turystyczno-uzdrowiskowym. Jednym z priorytetów najbliższej kadencji powinno być potwierdzenie jakości Grudziąckiej Solanki. Wiele wskazuje na to, że jest ona lepszej jakości niż Solanka w Ciechocinku. A następnie stworzenie całej infrastruktury uzdrowiskowej oraz wypoczynkowej wokół Wierków Solankowych. Pamiętamy, że dodatkowym atutem jest rozwój turystyki w regionie. Nie wolno o tym zapomnieć. W ramach tego priorytetu stawiamy sobie za cel gruntowną analizę obecnego stanu technicznego oraz finansowego obiektu geotermii. Wykonanie ekspertyz mających na celu określić jakość solanki. Utworzenie solanek istotnej marki na rynku uzdrowiskowym. Przygotowanie zaplecza notowego dla turystów w obliczu obiektów uzdrowiskowych. Zachęcanie oraz zapewnienie najwyższych standardów obsługi w kwestii turystycznej.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Grudziądzki Park Przemysłowy stanowią jedną z najmocniejszych kart w ręku miasta. Dobrze wykorzystany potencjał strefy może przyciągnąć do miasta inwestora, który zapewni mieszkańcom pracę na wiele, wiele lat. Mamy też pomysł na to, aby udoskonalić sposób funkcjonowania Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, aby stał się jednym z motorów napędzających lokalną gospodarkę. Ponad 95% firm w mieście stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małe. To najważniejszy powód, dla którego Grudziądzki Park Przemysłowy powinno kierować swoją ofertę w pierwszej kolejności tej grupy. Celem naszym jest reorganizacja działania Grudziądzkiego Parku Przemysłowego oraz utworzenie w zamian Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości z dodatkowymi zadaniami na rzecz przedsiębiorcy. Stymulowanie mikro oraz małych przedsiębiorstw do rozwoju w mieście przy pomocy Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości. Zwiększenie skuteczności promocji Pomorskiej Strefy Ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości. Ogólnopolska intensywna promocja stref ekonomicznych. Czerpanie z przykładów najskuteczniej działających stref w Polsce. Analiza przyszłościowych sektorów gospodarki oraz próby pozyskania w pierwszej kolejności inwestorów z tych sektorów. Przedsiębiorcy o konkretnej mikro i małe firmy są najistotniejszym elementem gospodarki naszego miasta. Miasto musi zadbać o utworzenie najdogodniejszych możliwych warunków dla rozwoju przedsiębiorców oraz postaw przedsiębiorczych. Musimy zawsze pamiętać, że to podatnicy utrzymują to miasto. W interesie miasta zatem jest tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju firm w granicach miasta. W efekcie kasa miasta zyskuje przychody w postaci płaconych podatków. Stawiamy sobie za cel powołanie Rady Gospodarczej oraz ścisłe powiązanie i działania z Federacją Gospodarczą. Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla grudziąckich rzemieślników oraz firm zlokalizowanych na remontowanej stanicy. Specjalne ulgi i dotacje dla firm zatrudniających powyżej 3 pracowników. Wykonanie cyklicznej oceny jakości przygotowania miasta do prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz stałe jej polepszanie. Organizowanie regionalnych targów ludzi przedsiębiorczych. Nawiązanie współpracy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości. Przed Grudziądzem najprawdopodobniej ostatnia perspektywa unijna umożliwiająca pozyskiwanie środków w formie dotacji. Daje to nam 4 lata na podjęcie maksymalnego wysiłku w celu pozyskania jak największych środków oraz ukończenia najważniejszych inwestycji. Nie możemy przy tym zapomnieć o dokończaniu projektów już rozpoczętych. Stawiamy sobie za cel kontynuacja rozpoczętych projektów na terenie miasta. Dopilnowanie terminów oraz efektów realizowanych już projektów. Zadbanie o stosowanie rozliczenia zaległych projektów unijnych. Ubieganie się o środki z Unii Europejskiej na wybrane inwestycje. Efektowne wydawanie pozyskiwanych środków. Priorytetem będą dla nas wszelkie projekty zapewniające korzyści dla miasta w kontekście finansowym lub w postaci tworzenia nowych miejsc pracy. Parkingi są kolejnym wyzwaniem dla nowego prezydenta. Nadal w mieście znajduje się znacznie więcej samochodów, aniżeli miejsc parkingowych. Dlatego spora część miasta znajduje się w strefie płatnego parkowania. Aby uporządkować powstały w mieście bałagan, musimy przeanalizować dokładnie liczbę miejsc postojowych dostępnych w poszczególnych regionach miasta, a także zadbać o stworzenie dodatkowych miejsc dla mieszkańców i turystów. Stawiamy sobie za cel. Analiza sytuacji miejsc parkingowych na terenie miasta w ujęciu na poszczególne dzielnice. Utworzenie na podstawie powyższej analizy kompleksowego opracowania mającego na celu zaplanowanie działań na kolejne 8 do 10 lat w kwestii rozwijania stref parkingowych w mieście. Reorganizacja w strefach płatnego parkowania w miarę możliwości prawnych. Utworzenie kompleksowego obiektu w postaci parkingu wielopoziomego, podziemnego lub naziemnego w celu odciążenia ulic Starego Miasta. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na błoniach nadwiślańskich, przynajmniej ich części,
aby zmniejszyć zagęszczenie samochodów na Starym Mieście. Są na świecie kraje, które żyją z turystyki. W Polsce są miasta, których budżet w większości składa się z dochodów turystyki. Grudziądz powinien zabiegać o turystów oraz o ich najdłuższe pozostanie w obrębie miasta. Do tego potrzeba jednak podjąć szereg działań. Stawiamy sobie za cel postawienie na turystyczne Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta. Zwiększenie współpracy między komórkami miejskimi oraz przewodnikami PTTK w celu lepszego wykorzystania potencjału turystycznego miasta. Stworzenie cyklicznych spacerów po mieście w towarzystwie przewodników. Utworzenie w ciągu Spichlerzy dodatkowej atrakcji turystycznej wraz z umiejscowieniem w nich punktów gastronomicznych, kawiarenek czy muzeum. Zainteresowanie się tematem Grudziądzkiej Cytadeli w miarę możliwości współpraca z wojskiem w celu ochrony i udostępnienia zabytku do regularnego zwiedzania. Cytadela powinna stać się jedną z najważniejszych ogólnodostępnych atrakcji turystycznych w Grudziądzu. Wprowadzenie ruin zamku oraz zwierzeń Klimek w poczet oferty turystycznej miasta. Przestrzeń miejska to ogół spraw, które są istotne dla mieszkańców i dla samego miasta. Jednak tematy te są na tyle rozdrobnione, że nie było sensu, aby tworzyć dodatkowych sztucznych podziałów. Jednym słowem, chodzi tu nam o tworzenie zaplecza miejskiego po wszystkich opisanych wcześniej pomysłach. Stawiamy sobie za cel czystość ulic i chodników, jest ważnym zadaniem, dlatego w tych ramach wprowadzany zostanie program Pies w naszym mieście. Prowadzimy procedury uwłaszczania terenu wokół budynków wspólnot, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie nieruchomościami. Prowadzimy rewitalizację społeczno-przestrzenną obszarów zaniedbanych. Program wsparcia renowacji zaniedbanych budynków, grudziądzkie budynki objęte ochroną konserwatora zabytku. Dzięki temu programowi uzyskają nowe, przywracające pierwotne walory architektoniczne elewacje. Utworzenie w centrum miasta strefy pieszej z dużą koncentracją handlu i usług. Widzimy możliwość powstania takich przestrzeni wolnych od hałasu i spalin. Wdrożenie jednolitego miejskiego systemu oznakowania placów i ulic oraz tablic informujących o ważnych miejscach i obiektach. Poprawa warunków turystyczno-publicznych. Konsekwentny rozwój transportu szynowego z uwzględnieniem tramwajów, kolei, ograniczenie ruchu tranzytowego, ciężkich pojazdów przez miasto. Pomoc w unormowaniu formalno-prawnym gruntów, ogródków działkowych. Zadbanie o infrastrukturę wokół ogródków działkowych, drogi dojazdowe, oświetlenia i temu podobne sprawy. Proszę Państwa, drugim filarem to są ludzie. W ramach programu przewidzieliśmy tu 9 priorytetów, czyli najważniejszych sfer, w których należy niezwłocznie podjąć działania. Przejdźmy do ich najistotniejszych punktów. Wracamy jeszcze raz do bezrobocia. Bezrobocie jest nie tylko problemem gospodarczym miasta, ale jest także dramatem dla wielu ludzi mieszkających w mieście. Zobowiązujemy się wyjść przed szereg i wyciągnąć rękę do każdej osoby, która jest zainteresowana pracą w Grudziądzu. Stawiamy sobie za cel tworzenie warunków i środowiska sprzyjającego zakładaniu własnej działalności. Ścisła współpraca z innymi miastami, mająca na celu zapewnienie dodatkowych informacji i możliwości dla rynku lokalnego. Pomoc mieszkańcom miasta poszukujących pracy w okolicznych gminach na wypadek, gdyby w mieście brakło konkretnych ofert pracy. Bezpłatny bilet miejski dla osób, które utraciły pracę na okres 30 dni, aby zmniejszyć koszty poszukiwania kolejnego stanowiska pracy. Jedną z najważniejszych cech dobrze rozwijającego się miasta jest aktywność jego mieszkańców. Zamierzamy stworzyć warunki do wzajemnej współpracy między władzą a mieszkańcami, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że głos mieszkańców Grudziądza jest jednocześnie głosem miasta. Dlatego stawiamy sobie za cel utworzenie rad dzielnic jako jednostek biorących aktywny udział w życiu administrowaniu miasta. Rozwijanie idei budżetu partycypacyjnego oraz zwiększenie jego udziału wraz z rozwojem dzielnic. Organizowanie spotkań między radami dzielnic a władzami miasta jako dialog mający na celu rozwój idei samorządności.
ułatwianie przeprowadzenia inicjatyw obywatelskich poprzez zmniejszanie liczby wymaganych podpisów pod projektem uchwały. Pomoc miasta w inicjatywach i imprezach oddolnych organizowanych przez mieszkańców miasta w celu ożywienia ludziom. Największym skarbem każdego miasta są jego mieszkańcy. Miasto jest jedynie zapleczem, którego celem jest służba jego mieszkańców. Idąc tym torem, zamierzamy stać się swoistą pomocą dla ludzi, którzy mają w sobie odwagę i chęć działania. Rozwój mieszkańców naszego miasta oznacza jeszcze jednocześnie rozwój samego miasta w krótkiej perspektywie czasu. Dlatego stawiamy sobie za cel pomoc indywidualnym podmiotom w zdobywaniu środków z Unii Europejskiej. Zdobywanie przez miasto środków Unii Europejskiej w ramach kapitału ludzkiego na inwestowanie w najbardziej aktywne jednostki i projekty. Organizowanie spotkań oraz szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców miasta na wybrane tematy. Samorządności, inicjatywy obywatelskie, przedsiębiorczości, zarządzania finansami. Musimy pamiętać o zdrowym stylu życia. Na świecie panuje od kilku lat moda, aby być bardziej zdrowym i ekologicznym. Uważamy, że w tej materii równie możemy wiele zaoferować. Stawiamy na rozbudowę dróg rowerowych w mieście przy współpracy ze środowiskiem rowerowym. Stworzenie oznakowanych tras biegowych na terenie miasta i okolic. Stworzenie na terenie miasta punktów rekreacyjno-treningowych, tak zwane siłownie na otwartym powietrzu. Organizowanie cyklicznych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, takich jak Nordic Walk, biegi długo i krótkodystansowe, a nawet skateboarding. Przygotowanie oferty spacerów pobudzących, mających na celu propagować zdrowy styl życia i pokazywać najpiękniejsze widoki w okolicy. Powrót do sprawdzonego pomysłu biegów na orientację w obrębie miasta. Sprowadzenie do Grudziądza imprez o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Utrzymamy na tym samym poziomie dofinansowanie dla klubów sportowych. Zaczniemy sponsorować sportowców w zależności od osiągnięć na scenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Program dla seniorów. Nie wolno nam zapominać o ludziach dojrzałych. Każdy z nas prędzej czy później osiągnie odpowiedni wiek i dla tej grupy miasto także musi przewidzieć najróżniejsze formy aktywności. Aby jesień życia mijała w pogodzie ducha. Stawiamy sobie za cel utworzenie domu pracy twórczej jako zaplecza umożliwiającego seniorom aktywność społeczną przy jednoczesnym realizowaniu swoich pasji. Organizowanie cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi z Grudziądza i okolic. Umożliwienie organizowania cyklicznych spotkań dla seniorów, którzy będą chcieli podzielić się swoimi projektami lub przeżyciami. Zapewnienie seniorom darmowego transportu na organizowanie dla nich wydarzeń. Organizacja jednostek miejskich odpowiedzialnych za opiekę nad osobami starszymi. Bony na kino, teatr, kawiarnie dla osób starszych. Każdy mieszkaniec w Grudziądzach chce spacerować po ulicach ze spokojem o własne zdrowie i życie. Bezpieczeństwo na ulicach miasta leży w interesie nas wszystkich. Dlatego poza działaniami, których celem jest zmniejszenie przestępczości, musimy także pamiętać o bezpieczeństwie na drogach. Stawiamy sobie za cel rozbudowę monitoringu miejskiego, reorganizacja straży miejskich, remont lub przebudowa miejskich placów zabaw, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, przystosowanych dla osób niewidomych, uspokojenie ruchu na drogach osiedlowych, wprowadzenie okresowej oceny pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście przez mieszkańców Grudziądza w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa. Co posiejesz, to i zbierzesz, mówi staropolskie przysłowie. Powinniśmy bacznie obserwować rozwój najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a także stwarzać ku temu możliwie najlepsze warunki. Dlatego stawiamy na zwiększenie dostępności do przedszkoli miejskich, zapewnienie funduszy remontowych dla rodziców, prowadzenie dzienników w formie elektronicznej w każdej szkole w mieście, przywrócenie w Grudziądzu znaczenia ośrodka posiadającego szkolnictwo wyższe na wysokim poziomie. Docelowo dążenie do tworzenia miasteczka studenckiego przy stosowanym zapleczem i warunkami przy wyższych uczelniach.
dotacje dla każdego dziecka na wyprawkę od 1 do 3 klasy, budowa hali sportowej przyjście jako szansa na pracę na obecnym rynku, konsultacje środowiskowe w celu określenia przyszłościowych kierunków kształcenia zawodowego. Najlepszą formą szerzenia kultury jest dobra zabawa mieszkańców miasta. Dlatego zamierzamy stworzyć warunki sprzyjające. Dlatego istotne jest dla nas ubieganie się o środki europejskie na działalność kulturalną w mieście. Dalszą pracę umożliwiające rozwój Centrum Kultury Teatr. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, w tym również koncertów. Organizowanie spotkań oraz promowanie wybitnych ludziom. Wspieranie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych inicjatyw kulturalnych. Komputeryzacja bibliotek z pełnym udostępnieniem katalogu online, co pozwoli na zamawianie książek przez internet. Osoby niepełnosprawne w Grudziądzu od wielu lat spotykają się z coraz większymi barierami, zarówno w kwestii architektonicznej, jak i urzędowej. Uważamy, że do każdego człowieka powinno podchodzić się z równym szacunkiem. Niepełnosprawni powinni być uprzywilejowaną grupą mieszkańców z racji ich cierpienia, które każdego dnia dźwigają na swoich barkach. Dlatego stawiamy sobie za cel przywrócenie możliwości nieodpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych we wszystkich miejscach parkingowych, a nie tylko na kopercie. Przystosowanie centrum miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przychylne podejście ze strony urzędu w przypadku dotacji PFRON na zadania dotyczące likwidacji barier architektonicznych na poziomie 80%. Bezpłatny wstęp na imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez miasto. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze elementy przygotowanego przez nas programu. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapoznaniem się z pełną treścią programu wyborczego, to zapraszam na naszą stronę internetową, na której można przeczytać cały program. Dziękuję Państwu za cierpliwe wysłuchanie tej propozycji. Mam wielką nadzieję, że przedstawiając ten program, nie zanudziłem Państwa, a zainteresowałem tym i zachęciłem do tego, żebyście poszli do wyborów i zagłosowali na nasz komitet wyborczy Koalicja Janusza Cięcioła. Bardzo proszę. Ukraińskich wokalistek, laureatka wielu międzynarodowych festiwali oraz wielu festiwalowych nagród. Państwem Stella Zubkowa. Песня, которую я сейчас исполню, тоже называется «Бабье лето». Припорошен первой проседью, снова я иду по осени. Надо мной небесной просени синь бирюза. От палитры той радужной набегают, ну надо же, слезы на глаза, слезы на глаза. Что же это со мной это? Бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом. В этой желтизне, Боже, кто же там стоит, кто же за день до зимы, это мы. А сентябрь словно ряженый, в красное тряпье наряженный, отцветом своим оранжевым нас осветил. Как по волшебству стало все золотое и алое, будто бы пожар город охватил. Это не пожар, это бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом. В этой желтизне, Боже, кто же там стоит, кто же за день до зимы, это мы.
подойди ко мне, мой друг нежный, за день до поры моей снежной, пусть ее мороз неизбежный нас осветит. Как по волшебству стало все золотое и алое, будто бы пожар город охватил. Что же ты со мной это? Бабье началось и лето, бабье расцвело лето желтым цветом в этой желтизне. Боже, кто же там стоит, кто же за день до зимы? Это мы. Участие в фестивале песен Булата Акуджава. И вот следующие три песни — это будут песни Булата Акуджава. Не сольются никогда зимы долгие и лето, у них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайно на земле две дороги, та и эта, та натруживает ноги, эта душу бередит, эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги. Это так прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Хоть развейся, хоть умри, не найти нигде ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменно на земле две дороги, да и это, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, да и это так прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Так прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Это женщина в окне. Исполнители на польском, я вам спою на русском оригинал. Песня называется «Молитва Франсуа Вийона». Пока земля еще вертится, пока еще ярк свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти на властво возосласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Кайну дай раскаяние и не забудь про меня.
весь солдат убитый, что он проживает в раю, как верует каждое ухо тихим речам твоим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это не странно самой, пока еще ей хватает времени и огня. Забудь про меня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Дай вам в припеве подпевать вместе со мной. Кавалергарда век недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, все как будто под рукою, и все как будто на века. Но как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаемся, смеясь. Не раздобыть почета славы, крест деревянный и чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. И вместе Jacek Beszczyński. Z
coraz bliższego miasta, ponieważ szybciej się jedzie do Grudziądza teraz, z Torunia. Chciałbym przywitać Was serdecznie. Moja mama stąd pochodzi. Mój dziadek, to tym bardziej mam sentyment. Drodzy Państwo, z panem Januszem Dzięciołem znamy się od pewnego czasu i od właściwie pierwszego dnia jest to znajomość bardzo radosna, dynamiczna, przede wszystkim twórcza. Spotkaliśmy się podczas konferencji naukowej na Wrocławskim Uniwersytecie, a później w ośrodku Mateusz, w ośrodku w Toruniu, który przegarnął bezdomnych, odrzuconych, można powiedzieć, mężczyzn. Twórca tego ośrodka to również przyjaciel pana Janusza, jest wśród nas, Bartek Dąbrowski, poznałem się. Kochani, pan Janusz bardzo zaangażował się w działalność tego ośrodka, ponieważ ma swoją filozofię życiową, że nie można odrzucać żadnego człowieka. A ci ludzie po wyrokach, ludzie po zakrętach życiowych, ludzie po terapiach uzależnień, przecież też mają swoich bliskich, też mają swoją miłość w sercu i dlaczego mają być skazani na jakiś margines, na jakiś niebyt? Trzeba pomagać im wracać do rodzin, do przyjaciół, do znajomych, do życia po prostu. Byliśmy na kilku koncertach, jeden z nich odbył się tutaj w Grudziądzu, w więzieniu, gdzie dziękowano nam i panu Januszowi właśnie, że ktoś przywiózł mądre słowo jakieś właśnie. Także nie zapominajmy o tych najsłabszych, o tych, których jest trudniej w życiu. I pierwsza piosenka, którą chciałbym Państwu zaprezentować, to piosenka rosyjskiego poety, który nazywa się Jurij Gwiezdański. A osobiście tę piosenkę dedykuję właśnie Januszowi i wszystkim tym, którzy go wspierają i którzy razem z nim będą maszerować po zwycięstwo. Każdy własny wybór w życiu ma taki tytuł tej piosenki. Każdy własny wybór w życiu ma, kobietę, religię czy drogę, z diabłem zgadzać się, czy może z Bogiem. Każdy własny wybór w życiu ma, z diabłem zbratać się, czy może z Bogiem. Każdy własny wybór w życiu ma, każdy może wybrać sobie sam. Słowa do miłości i modlitwy, miecz do pojedynku, broń do bitwy. Każdy może wybrać sobie sam, miecz do pojedynku, broń do bitwy. Każdy może wybrać sobie sam, każdy może wybrać sobie sam. Tarcze, zbroje, berło do rządzenia, sposób ostatniego rozliczenia. Każdy może wybrać sobie sam, każdy własny wybór w życiu ma. Ja wybrałem linię prostą drogą, nie mam więc pretensji do nikogo. Każdy własny wybór w życiu ma, nie mam więc pretensji do nikogo. Każdy przecież własny wybór w życiu ma. Z repertuaru Bułata Kuczawy, ponieważ od pewnego czasu tłumaczę rosyjskich bardów, ale nie tylko francuskich, także no, oczywiście Państwo przekonacie, bo i też francuską piosenkę śpiewał. Piosenka, która właściwie podsumowuje całą twórczość Bułata Kuczawy, tego wielkiego barda i poety. O miłości, nadziei, o skromności przede wszystkim, ale o tym, żebyśmy w każdej chwili byli sobą, nie biegali za złotymi sztampkami. Zresztą wszystko dowodzi piosenka. Piosenka ma się tytuł Nie wszystko złoto, co się świeci. I mam do Państwa prośbę, bo już widzę, że dokładnie współpracować się zaczęło przy pierwszej piosence. Każda zwrotka kończy się dwuwierszem, który jest powtarzany. Melodia jest prosta, myślę, że spróbujecie. A jest to piosenka o nas wszystkich. Stać się bogatym, mieć władzę i moc, by
liczyć pieniądze i nie spać we noc. Nie wszystko złotem jest, nie wszystko złotem jest. To, co się świeci i dźwięczy jak trzos. Nie wszystko złotem jest, nie wszystko złotem jest. To, co się świeci i dźwięczy jak trzos. Można w teatrze ze złota mieć drzwi, złote dywany i każdy niech lśni, ale natchnienia do przedstawienia nigdzie nie kupisz za grosz dwa lub trzy z powym razem. Ale natchnienia do przedstawienia nigdzie nie kupisz za grosz dwa lub trzy. Można na domu za złota mieć dach, tańce urządzać po nocach i dniach, ale swojego szczęścia wielkiego nigdy nie buduj na krzywdzie i łzach. Ale swojego szczęścia wielkiego nigdy nie buduj na krzywdzie i łzach. Palcem po wodzie pisać to żart, przyjaciół w biedzie doświadczyć to fart. Nie wiedzą gości, że bez miłości ten ziemski przywód nic nie byłby wart. Nie wiedzą gości, że bez miłości ten ziemski żywot nic nie byłby wart. Gdy stara mądrość do marszu da znak, ty z czystym sercem wyruszaj na szlak. Na dobre imię, talent i miłość ceny nie mają, bo w sklepach ich brak. Na dobre imię, talent, miłość ceny nie mają, bo w sklepach ich brak. Teraz nie wiem, którą wybrać, ale wybieram na taką bardziej żywą, bo widzę, że jesteście bardzo naładowani, żeby tak właśnie sobie naśpiewać po prostu. Kochani, tworzymy teraz orkiestrę pod dyrekcją Janusza Dzięgioła. Panie dyrygencie, bardzo proszę o powstanie. Tak, tak, tak. I teraz tak, umówmy się tak, że dziewczęta używają dłoni, a chłopcy używają butów. O, dłoni. Tworzymy orkiestrę. Może Janusz, wstań sobie. A może tu. O, tu. Słuchajcie. Na dzień maleńka orkiestra. Taki jest tytuł tej piosenki. Jest to piosenka Nula Podróżowa, moja ulubiona zresztą, którą udało mi się przetłumaczyć. Tam już powiesz, jak to wygląda, nie? Mniej więcej. Kochani, i w refrenach, które śpiewamy słowami la la la, czyli można śpiewać po polsku, po hiszpańsku, po węgiersku. Każdy jak chce la la la, w sobie ma, więc w jakim języku chce śpiewać. I moi drodzy, tworzymy sobie taką nadziei na ręce orkiestra. Zaczynamy, panie. Raz, dwa, trzy. La 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 la. Panowie kupią, panie kaczko. La 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 la. A kiedy gdzieś potrafi słychać dość niewyraźne od dwóch stron, a słowa jak jastrzębie skrzydła z ust się zrywają w nocy zioł. Melodie grają też na przestrzał pomiędzy ludźmi, gdzie się da. Nadziei maleńka orkiestra, gdzie miłość pierwsze skrzypce gra. Nadziei maleńka orkiestra, gdzie Janusz pierwsze skrzypce gra. Dzisiaj la 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 la. La 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 la
organy padał raz i ostrobiło nasze plecy, a walka szła o lepszy świat. Dowódca stracił głos, tak wrzeszczał, więc któż nam rozkaz teraz da? Nadziei mamy, kałkie zna, że ja już tym przestrzynce gra. Nadziei mamy, kałkie zna, że miłość się przestrzynce gra. Szwy już rozeszły się na bębnach, lecz gitarzysta grębiec, flecista ma garnitur ekstra, wszystko co może z siebie da. Nadziei ma ręka orkiestra, gdzie miłość pierwsze skrzypce gra. Zaśpiewajmy. Nadziei ma ręka orkiestra, gdzie miłość pierwsze skrzypce gra. La, 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 la. Nadziei ma ręka orkiestra, gdzie miłość pierwsze skrzypce gra. Teraz na to państwo. Nadziei ma. Jeszcze raz. Nadziei ma ręka orkiestra, gdzie miłość pierwsze skrzypce gra. Jest ambasadorem UNICEF, takiej organizacji, która na rzecz dzieci działa. Nazywa się Yves Dutheil. Miałem to szczęście, że poznałem go, będąc kiedyś na koncertach na Polonii w Paryżu. Pozwolił mi przetłumaczyć tę piosenkę, zresztą jak ją wcześniej przetłumaczyłem, ale pozwolił mi śpiewać, nagrać. Zaśpiewaliśmy ją razem na wspólnym koncercie właśnie na Polonii. Ale jest to piosenka, która mówi o czymś podstawowym, czymś najważniejszym dla każdego człowieka. Ponieważ każdy z nas boi się trudnych chwil, boi się choroby, boi się cierpienia, boi się przede wszystkim samotności. I życzę Państwu, abyśmy tej samotności nigdy nie doświadczyli. A każdy z nas przecież pamięta, jak był bardzo małym dzieckiem, można powiedzieć, jego cały świat to były najbliższe osoby i mieszkanie, w którym żył. I taka pomocna dłoń, która wskazywała drogę takiemu maleństwu, jest na tyle ważna, że również kiedy my dzisiaj mając po 30, 50, 70 lat, też jesteśmy bardziej pewni i bardziej zdecydowani, kiedy wiemy, że na kogoś możemy liczyć. Ta piosenka się tu chwyć małe dziecko za dłoń. Chwyć małe dziecko za dłoń, gdy kiedyś poczuje ból. Niech zrobi swój pierwszy krok pośród nas i niech się czuje jak król. Weź je w ramiona i tul, i chowę sam tę ludź. Jesteś się bez posma szczęścia, niech jest. Weź je w ramiona i tul, jesteś się bez posma szczęścia, niech jest. Weź je w ramiona i tul. Do serca przytuluję więc, niech nie wie, co to jest strach. Daję mu tę pewność bez lęku i łez, by nie to było we łzach. Weź je w ramiona i tul, i kołysam tę ludź. Nie wstydź się łez, bo smak szczęścia mi jest, do serca przytuluję więc. Nie wstydź się łez, bo smak szczęścia mi jest, do serca przytuluję więc. Wspomnijmy teraz, drodzy Państwo, naszych rodziców, którzy nam tę pierwszą mocną dłoń podali.
dziadków naszych, ale także pomyślmy o naszych dzieciach, o wnukach, o przyjaciołach, o znajomych, którym kiedyś mogliśmy pomóc, albo którzy nam pomogli, o sponsorach na przykład, o też dobroczyńcy, ale przede wszystkim o swoich najbliższych. Spróbujmy, mając takie pozytywne wibracje i pozytywną energię, zanucić razem melodię tej piosenki, poświęcić później tę chwilę tym osobom, o których myślimy. Znaczy tyle, co ich kule z... nie, odwrotnie. Kiedy ludzi kupam, ich Herkules. To prawda, Jacku. Kupię siła, dlatego proszę Państwa, za chwilę na tej scenie pojawią się gladiatorzy, którzy biorą udział w tych zawodach zwanych wyborami samorządowymi. Tak, a przedstawi ich sprawca tego zamieszania, czyli kandydat na prezydenta miasta Grudziądza, pan Janusz Zięcioł. Szanowni Państwo, zapraszam do siebie. Zapraszam do siebie. Łukasz Lentyna, Joannę Pan, Stanisława Szyszkyn i Jacka Pilęska. To są ci ludzie, którzy będą prowadzili swoje drużyny w swoich okręgach wyborczych do wyborów samorządowych. Na ich barkach, na ich barkach, bo musieli mieć ciężar w większości kampanii wyborczej. To oni będą prowadzić swoje drużyny. To są ludzie, którzy potrafili zbudować zespoły, które chcą. To są zespoły ludzi odważnych, dobrze wykształconych, młodych, doświadczonych. Udało nam się połączyć doświadczenie z młodością. Młody, dobrze wykształcony i ambitny człowiek. Znacie go Państwo jako radnego, który zawsze celnie punktował nietrafione decyzje włodarzy. Zawsze świetnie przygotowany merytorycznie. Zawsze uśmiechnięty, bo właśnie teraz PiS stoi przed Państwem. U mojego boku jest liderem listy w pierwszym okręgu. Liczę, że osiągnie, jak zawsze, doskonały wynik wyborczy. Okręg numer 2. Okręg numer 2 i drużyna z okręgu numer 2 będzie prowadziła Joanna Pawł. Bardzo dobrze wykształcona drużyna z mocnym charakterem i z zasadami. Chciałem jeszcze coś dodać, ale lepiej może nie. Od wielu lat związana z branżą finansową i szkoleniową. Jest osobą otwartą, co pomaga jej w codziennej pracy coachów. Mianując ją liderem listy numer 2, mogę być spokojny o dobry wynik wyborczy. Proszę Państwa, następnym kandydatem, którego będę prezentował, to jest człowiek, z którym pracujemy już od dawna. Stanisław Szyszka jest radnym Rady Miejskiej obecnej kadencji. Jest bezpartyjny, ceniący sobie uczciwość i transparentność. Prywatny przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Wielokrotnie udowodnił mi, że mogę na nim polegać. Przekonany jestem, że w wyborach będzie równie godnie reprezentował listę numer 3 i bojowo prowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Jestem człowiek, który na samym wstępie muszę przeprosić. Dzisiaj, kiedy zapytano mnie, kto jest liderem okręgu numer 4, z tremy, z przejęcia i z wszystkiego tego, co tutaj się dzieje, wiedziałem, że jest to Jacek.
ale zaczęło mi się mylić, czy jest to Jacek Peszczyński, czy Jacek Buzalski. To są moi święci koledzy, moi dobrzy przyjaciele. I cenię ich sobie tak bardzo, że szybko nie mogłem tego nazwiska odnaleźć. Ale szukaliśmy go długo. Wiedzieliśmy, że on w Grudziądzu jest. Wiedzieliśmy, że mieszka i że jest człowiekiem wartościowym. Wiedzieliśmy, że wtedy, kiedy go odnajdziemy, będziemy go obstawiać w jednym z najtrudniejszych okręgów wyborczych. Będzie on prowadził największą drużynę, jaka w wyborach do w tym okręgu staje. Pełen entuzjazmu, miłośnik Grudziądza, propagator walorów turystycznych naszego miasta oraz tradycji kawaleryjskiej Grudziądza, przewodnik PTTK, świetny pilot wycieczek, a także, jak widzimy, wspaniały konferencje. Jacek jest liderem listy numer 4 okręgu wyborczego. Wiem, że będzie miał także doskonały wynik wyborczy i poprowadzi nas do zwycięstwa, bo Jacek zwycięzcą jest. To ja wręczałem Jackowi pierwszą nagrodę w konkursie oratorskim. To ja mu wręczałem w Golubiu Dobrzyniu, na zamek. Wręczałem na tę nagrodę. Pamiętam jego piękną opowieść. Jestem przekonany, że ten zespół, który został z nim zbudowany, osiągnie także zwycięstwo. Proszę Państwa, każdy z tych kandydatów, patrząc na nich, gwarantuje nam, jestem przekonany, mandat wyborczy. Ale za chwilę ci kandydaci będą przedstawiać i prosić tutaj swoje drużyny. Zapraszamy ich wszystkich i prosimy o przedstawienie kandydatów na radę. Prosimy, prosimy. Zapraszamy panowie garnitury podopinać. Dziewczęta, uśmiechać się. Proszę Państwa, poznajmy pozostałych kandydatów. Numer 2 w okręgu pierwszym to pani Joanna Mielniczuk, szczęśliwa mężatka i matka dwójki dzieci. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska. Prowadzi z mężem własne przedsiębiorstwo, uwielbia podróże, ciekawostki ornitologiczne oraz gotowanie. W Radzie Miasta zamierza dbać o środowisko, a także zabiegać o dalszą rozbudowę ścieżek rowerowych oraz praktykowanie zdrowego stylu życia. Edward Zenon Kusza, rodowity Grudziądzanin ze średnim wykształceniem. Całe życie zawodowe związane z Grudziądzem. Na dzień dzisiejszy pracuje w jednej z miejskich agencji ochrony. Jest człowiekiem uczciwym i sumiennym. Do największych zalet zalicza mocny charakter oraz silny kręgosłup moralny. Posiada poparcie Polskiej Partii Pracy. Pani Dorota Żak. Dyplomowany nauczyciel o grudziąckich korzeniach, autorka innowacyjnego projektu Moja Nowa Ojczyzna. Praca jest dla niej pasją, a każdy napotkany problem traktuje jak wyzwanie. W najmłodszych widzi przyszłość regionu, profesjonalizm i kompetencja. Oto jej dewiza.
Mariola Lubienicka, prywatnie kochająca mama 15-letniej córki. Przedsiębiorca z krwi i kości. Na każdym napotyka sytuacje, z którymi musi i potrafi sobie radzić. Zna bolączki zwykłych mieszkańców miasta. W Radzie Miejskiej zamierza walczyć o polepszenie bytu zwykłego mieszkańca naszego miasta. Oklaski już zostały. Pan Rafał Glinowiecki, grudziądzanin z urodzenia, szczęśliwy mąż, a także ojciec 9-letniej Julii. Zawodowo pracownik administracji rządowej, prowadzi także szkolenia z zakresu BHP. Zależy mu na zapewnieniu lepszych warunków rozwoju dla młodzieży, a także ułatwieniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pani Małgorzata Jasińska mieszka w Grudziądzu od urodzenia. Wykształcenie ekonomiczne, zawodowo główna księgowa w Ośrodku Finansowo-Księgowym PZD Grudziądz. Konkretna i dokładna. Pracę traktuje jako pasję, a problemy są dla niej wyzwaniami. Pan Henryk Przerwa. 54-letni przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Grudziądzu. Wieloletni pracownik PKP SA. Obecnie zajmuje stanowisko administratora. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża, jest także współzałożycielem. Współzałożycielem i aktywnym członkiem Grudziąckiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej Pomorze. Pani Ewa Lewandowska, grudziądzanka z urodzenia i wyboru, zawodowo nauczycielka. Do pracy podchodzi z ogromną pasją. Analityczny umysł pomaga jej w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Zależy jej na działaniach mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce. Pan Tobiasz Czechowski, młody przedsiębiorca o silnym charakterze i jasnych poglądach. Organizator wielu happeningów, inicjatyw społecznych w Grudziądzu. Człowiek szczery i odpowiedzialny, ale czasem potrafi wyjść poza szablon. W Radzie Miejskiej zamierza zająć się pomocą w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pomocą dla osób najbardziej potrzebujących. Przechodzimy do kandydatów z okręgu drugiego. I mam zaszczyt przedstawić Państwu panią Monikę Rutkową. Absolwentka zarządzania turystyką, rekreacją i hotelarstwem. Obecnie jest nauczycielka prawa, modelka kierowca oraz kierownicy wycieczek. Znajomość rynku turystycznego pozwala jej dostrzec potrzeby naszego miasta w tej płaszczyźnie. Jako radna zamierza wykorzystać zdobyte kontakty w kraju i za granicą, aby promować ją. Jankowski ma 44 lata, wykształcenie średnie techniczne i prowadzi działalność usługowo-gastronomiczną. Jest ambitny, operatywny i komunikatywny. Dąży do zrealizowania obranego celu. Chciałby zmobilizować przedsiębiorców oraz pracodawców, aby częściej i aktywniej zatrudniali młodzież po ukończeniu edukacji. Kolejnym kandydatem jest pan Oleg Iwanenko. Urodził się w 1959 roku na Ukrainie. Z wykształcenia architekt. Do Grudziądza przyjechał na początku lat 90. Tutaj założył rodzinę i postanowił żyć. Swoje pasje, muzykę i historię sztuki łączy z życiem zawodowym. Wykonuje rzeźby, freski oraz maluje obrazy. Jest również instruktorem walk wschodnich Polskiej Federacji. Pani Barbara Szatkowska, grudziądzanka z urodzenia i z wyboru. Szczęśliwie zamężna, matka dwójki dzieci. Od wielu lat pracuje w jednym z grudziąckich urzędów i doskonale zna problemy administracyjne w mieście. Jest osobą otwartą i odważną. Jako radna zamierza pomagać mieszkańcom miasta w załatwianiu skomplikowanych procesów. Potrzeby najmłodszych grudziądzanów
i tym zamierzam się zająć w razie. Niestety nieobecna dzisiaj. Pan Bogdan Malinowski, grudziądzanin, posiadający 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Zła sytuacja w mieście dla handlowców zmusiła go do zamknięcia działalności. Jako radny zamierza zająć się zmianą wizerunku miasta na bardziej przyjazny zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla zwykłych mieszkańców. Kolejna kandydatka to Halina Wyszyńska, urodzona w Grudziądzu i związana przez całe życie z naszym miastem. Z wykształcenia krawcowa z wieloletnim stażem. Lokalna patriotka o silnym charakterze i pogodnym duchu. Jako radna chciała wynieść pomoc osobom potrzebującym oraz zająć się pozyskiwaniem inwestorów i tworzeniem nowych miejsc pracy. Pani Monika Filińska, 32-letnia magister pedagogiki, autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki, specjalnej terapii oraz filozofii. Społecznik i wolontariuszka w projekcie Szlachetna Paczka. Pasjonatka spotkań z ludźmi. Brawa. Pani Monika lubi także jazdę na rowerze oraz maszerowanie z plecakiem po górskich traktach. Kolejny kandydat to pan Kamil Pejka, 29-letni grudziądzanin, absolwent zarządzania i marketingu. Obecnie pracuje jako menadżer w jednym z grudziąckich przedsiębiorstw. Jest skuteczny. Jest skutecznym i pełnym energii do działania organizatorem. Jako radny chciałby stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców, dogodne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne dla gości i turystów. Pewnie będą to. Proszę Państwa, kandydaci z okręgu trzeciego. Pani Karolina Harak, grudziądzanka z urodzenia, nauczycielka języka polskiego. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. Była wicedyrektor bursy szkolnej Caritas. Jest typem społecznika. Kolejny kandydat to pan Wiesław Cyrankowski, 58-letni absolwent prawa, radny w latach 1988-1992. Przez wiele lat związany z samorządem Grudziądza oraz pracownik na stanowisku kierowniczym w Urzędzie Miasta. Jako radny będzie dążył do rewitalizacji osiedla Lotnisko oraz chce wspierać działania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta. Chciałby zajmować się kwestiami bezpieczeństwa na ulicach miasta. Dostrzega również konieczność zagospodarowania strefy ekonomicznej oraz powstania w mieście zakładów produkcyjnych. Pani Dorota Nowak, uśmiechnięta i zawsze chętna poprawa i głosu. Zależy jej na działaniu na rzecz osób bezrobotnych, zwiększeniu miejsc pracy w mieście oraz pozyskiwaniu nowych inwestorów. Pani z wykształcenia jest technikiem administracji i z tą dziedziną związane było jej życie zawodowe. Jej głównym celem jako radnej będzie praca nad poprawą warunków życia i opieki osób starszych oraz niepełnosprawnych. Chciałaby również rozbudować place zabaw dla dzieci na osiedlu Lotnisko. Kolejna pana Mateusza Tarczykowskiego. Jest to 20. Jako radny będzie dążyć do poprawy polityki informacyjnej, żeby podejmować działania mające na celu promocję miasta, kreować lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu. Przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspertem w branży nieruchomości w jednej z przedsiębiorstw do Grudziądza, aby zapewnić mieszkańcom miejsca pracy. Pan Marian Myka.
radny miejski Związku w latach 1994-1998. Mąż i ojciec oraz dziadek. Ławnik sądów, pracy w Grudziądzu. Interesuje się polityką i samorządnością od wielu lat. Uważa, że miasto potrzebuje odważnych oraz przemyślanych działań. Pracuje jako pielęgniarka wymienna w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu. Jako przyszła radna chce zająć się problemami związanymi ze służbą zdrowia. Chciałaby zorganizować placówkę dla osób starszych oraz chorych. Placówka ta miałaby zapewniać odpowiednią, fachową i troskliwą opiekę medyczną oraz przyjazną atmosferę. Pani Joanna Marcińska-Prytuła. Na swoje zawodowe życie związana była z tematem służby zdrowia. Obecnie jest dyrektorem Centrum Medycznego Jedynka w Grudziądzu. Jako radna zamierza pracować nad organizacją ochrony zdrowia oraz brać czynny udział w pracach na rzecz mieszkańców osiedli Rządz, Strzemięcin oraz Mniszek, zwłaszcza w tematach samorządności oraz edukacji. Kolejny kandydat to Piotr Dabrowski, wolontariuszem i na co dzień spotyka się z ludźmi w potrzebie. Jako radny będzie wspierał grudziąckich pracodawców i dbał o powstawanie nowych miejsc pracy. ...oraz logistyki. Jego przepis na sukces Grudziądza mieści się w 6 krokach. Zdrowy rozsądek, uczciwość, rzetelność, obiektywizm, niezależność i szacunek. I kolejny kandydat to Wojciech Polus. Pomyślą przewodnią jest sprawiedliwość społeczna. Laureat Nagrody Prezydenta Grudziądza, kielnicowy, honorowy dawca krwi oraz ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jako radny chce doprowadzić do darmowej komunikacji miejskiej, bezpłatnych parkingów oraz skutecznej ochrony socjalnej. Daria Szałecka. Młoda i ambitna, absolwentka filologii polskiej, jest osobą otwartą i bezinteresowną, dlatego uważa, że jest w stanie zrozumieć potrzeby mieszkańców Grudziądza. Jako radna zamierza realizować program, który pozwoli poprawić jakość dróg i chodników naszych osiedli. Pragnie również odnowić stare i zaniedbane place zabaw. Miasta chciałby zająć się poprawą sytuacji młodych ludzi Grudziądza, aby nie musieli szukać lepszych warunków życia w większych miastach. Technik administracyjny, ale większość z Państwa zna go przede wszystkim jako listonosza. Z racji wykonywanego zawodu ma kontakt z mieszkańcami Grudziądza, co daje mu możliwość poznania ich potrzeb i problemów. Chciałby, aby Grudziądz był miastem, w którym każdy będzie mógł żyć i godnie zarabiać. Matka i szczęśliwa babcia prowadząca własną działalność gospodarczą. Jest osobą solidną, uczciwą i szczerą. Potrafi i chce słuchać ludzi. Wielką satysfakcję odczuwa wtedy, kiedy może pomóc osobom potrzebującym. Jako radna chciałaby zająć się pozyskaniem nowych miejsc pracy. Rodowita Grudziądzanka, absolwentka prawa i administracji oraz finansów. Prowadzi własną firmę. Jako radna chce wspierać działania dążące do wprowadzenia monitoringu na osiedlach oraz tzw. patroli osiedlowych. Będzie wspierać także wszelkie inicjatywy mające związek z rozwojem turystyki rowerowej. Mieć wpływ na poprawę losu emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Pan Janusz Kiesek. Rodowity Grudziądzanin, szczęśliwy mąż i ojciec. Zawodowo jest pracownikiem cywilnym Wojska Polskiego. Od 35 lat mieszka na Strzemięcinie, więc bardzo dobrze zna potrzeby tego osiedla. Jako radny będzie zabiegał o rozbudowę infrastruktury drogowej, poprawę warunków sanitarnych wokół punktu zbioru odpadów oraz będzie wspierał wszelkie działania dążące do utworzenia nowych miejsc pracy.
związany ze sportem w mieście jako piłkarz, trener oraz działacz społeczny. Obecnie jest menadżerem największej sieci szkół dla dorosłych. Wiele razy brał udział w promocji miasta poza granicami kraju. Jako radny zamierza działać na rzecz lokalnego sportu oraz turystyki. Również jest taki obecny dzisiaj. Pan Rafał Klawka, 38-letni rodowity Grudziądzanin, trener piłki nożnej oraz animator boiska Orlik na osiedlu Strzemięcin, założyciel klubu Ułanie Grudziądz, w którym szkoli najmłodszych piłkarzy. Oddanie głosu na Rafała to poparcie dla człowieka, który działa dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla osiedla i naszego miasta. Zakończyliśmy prezentację wszystkich kandydatów ze wszystkich czterech okręgów naszego miasta. Zanim się rozstaniemy, jakieś miłe słowo ze strony wodza, a państwu... podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przed państwem stanęli. Gratuluję im odwagi. Jestem przekonany, że to, co państwo obiecują, na pewno dotrzymają. A ja i moja osoba jest tego gwarantem. Kłaniamy się państwu nisko. Dziękujemy bardzo za cierpliwość. Biało-czerwona, płynie nad nami. Biało-czerwona, a my wciąż tacy sami. Biało-czerwona, kolor jeszcze pamiętasz. Biało-czerwona, dobrze, że chociaż odcięta. Z mojej piersi się zakochany czyjeś serce, żołnierz drogą maszerował, na celuszkiem się uczalił, więc jego plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno, może także jest w rozterce zakochane twoje serce, może potajemnie kochasz i po nocach tęskni szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. I dziewczyny śpiewaj. Szum ciebie śpiewam z żalu, co serce wie. Nie płacz, dziewczyna ma, bo na kojence nie jest. I chłopaki do tańca grają nam, ale maty i słyszeli. Śmierć kosi byłam, lecz my nie wiemy, co to lęk. Biało-czerwona znów płynie nad nami. No tak jak ja dopadam, o! Biało-czerwona, a wciąż tacy sami. Łęki podopięte, biało-czerwona. Biało-czerwona, dobrze, że chociaż odśmieta. I refrenik amerykański. Trzymaj. To muś dobrze tych chłopaków z sercu zatrzymały.